Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek w kominiarce. Kolejny odcinek, w którym jestem gangusem na Palionowie. Prawda, dzisiaj jako bandyta postanowiłem, że muszę dać jeszcze nauczkę hejterowi, że to, co zrobiłem dla niego wczoraj, to jest jeszcze mało. A mamy idealne podłoże pod to, żeby zrobić to, co dzisiaj mam w planach. A mam tutaj dzisiaj taką książkę z napisem zadania dla hejtera. Dzisiaj mam przygotowane dla niego zadania i to dzisiaj on będzie spełniał moje życzenia. Tam są moje życzenia, które sobie przygotowałem dla niego, żeby właśnie wykorzystać jego obecność tutaj, żeby zrobić coś dobrego dla Palionowa, żeby, prawda, żeby ukrócić jego złe zachowanie. Szukam jeszcze strzału właśnie, bo strzału nie miałem, żeby właśnie móc naciągać na niego łuk i żeby mu, prawda, grozić w palionowie Minecraft. Niestety, ta kominiara, strasznie mi się ciężko w niej mówi, jest mi strasznie gorąco, ale okej, trzeba się wczuć w klimat, więc muszę być dzisiaj gangusem, prawda, jeszcze kaptur mógłbym jakoś założyć, ale dobra, nie, bo już nie mam tyle miejsca, tutaj musiałbym być, o, tak zakapturzony. Dobra, niech będzie. No, zgrzeję się w tym na pewno. Dobra, słuchajcie, jest akurat noc, więc to jest idealny czas dla bandyty, prawda, żeby tutaj rozpocząć łowy, więc w tym momencie ja zaczynam szukać hejtera i mam nadzieję, że znajdę go gdzieś. Tylko pytanie, gdzie on się kryje, to jest najważniejsze. Jak go tylko znajdę, właśnie, przygotowałem sobie moje sępie oko. Musiałem zrobić nowe, bo tam to, prawda, niestety zaginęło w akcji, nie wiem gdzie jest. Ale dobra, szukamy hejtera. Gdzie jest hejter, gdzie jest hejter? Hejter, kogo my tu mamy? Czekajcie, musimy znaleźć. Musimy go zobaczyć gdzieś, czekajcie. Jak go tylko zobaczę, to go lekko chwilkę pośledzimy, znajdziemy idealny moment na atak i będzie atak znowu robiony. Kurczę, strasznie ciężko się tym mówi. Ja mam wrażenie, że sobie obślinię całą tą kominiarę od wewnątrz, jak tak dużo mówię. Dobra, gdzie on jest? Czekajcie, bo ja tak się rozglądam i nie widzę go nigdzie. A on mógłby... Dobra, czyli tu go chyba nie ma raczej, możemy... O, tu jest nick jakiś. Czy to jest nick hejtera? Tak, jest hejter. Dobra, czyli tam sobie łazi, okej. Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj boczkiem. Tak, żeby, prawda, zobaczyć, co on kombinuje i gdzie on tutaj się kręci. Bo miał się tutaj nie kręcić, już ja mu powiedziałem, że... Ej, gdzie on zszedł na dół tam? Dobra, to jest idealny moment, patrzcie to. Schodzimy na dół. Robimy tak, naciągamy cięciwe. I schodzimy na dół. Uwaga. Gdzie on jest? Co to jest? Halo? Ręce do góry! Czemu znowu ty? Odłóż to, widzę, że kradniesz, odłóż ten enchant. Ale nie kradnę. Odłóż ten enchant, wyjdź stąd. Pożyczałem. Jakie pożyczałem? Pożyczałem, powiedziałem ci, że masz się tutaj nie zbliżać do tego miejsca. Dlaczego tu znowu jesteś? Miałeś się wynieść z Palionowa, dlaczego tutaj dalej jesteś? No bo lubię Palionowo. To nie jest dobry argument. Słuchaj, pozwolę ci tutaj zostać. Pod jednym warunkiem, że będziesz dzisiaj przez cały dzień spełniał moje życzenia, rozumiesz? Jak spełnisz wszystkie moje życzenia, mogę ci powiedzieć, że jest ich 7. Jak spełnisz moje 7 życzeń, pozwolę ci zostać na Palionowie i już nie będę cię męczył, okej? No dobra, ale co? Wychodzimy, proszę wyjść na zewnątrz, zapraszam. Dobra. Tu proszę stanąć, pod portalem ja wyciągam moją księgę z pierwszym zadaniem. Uwaga, słuchaj. Twoim zadaniem w tym momencie, widzisz te jaja wielkanocne? Jakie jaja? Jaja wielkanocne. Daję ci mało sekund, ponieważ tylko 60 sekund, czyli 1 minutę, na zniszczenie tego jaja. Jak go nie zniszczysz, to masz problem. A czemu mi nie dać na przykład TNT? Bo nie, jakie TNT? Nie można używać TNT na Palionowie, bo można zniszczyć to, czego się nie chce zniszczyć. Jak nie można? Nie można. Nie można, musisz zniszczyć to jajo. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że minęło już 20 sekund. Jak 20 sekund? Na pewno minęło mniej. Proszę szybko znieść się, no są taki słaby kilo. To mi nie dali lepszego. Do środy. Czemu masz taki mocny? Yeah! Kara musiała być. Jeszcze niż to. Zostało 5 sekund, 5. Nie. 4. 3. Nie no, co ty robisz, nie masz nożyczek? To jest siano, to już jajo nie jest. Co? Siano to też jest jajo, to jest część tego, ma to zniknąć w tym momencie. Dobra, dodatkowe jaja. 10 sekund, 10. 9. Nie mam takich materiałów 8, na to. 7. 6. 5. Proszę. 4. Proszę. 3. 2. 1. Jest!
Masz farta. Dobra, tutaj zdążyłeś, ale to nie zmienia faktu, żebyś miał się okazję wykazać jeszcze raz. Zapraszam tutaj, proszę rozwalić to teraz. Proszę rozwalić to jeszcze raz. Masz kolejną minutę na zniszczenie tego. Ja bym na swoim miejscu się pośpieszył, bo czasu nie jest wiele, a tam jest jeszcze jedno jajo, które musisz rozwalić. Wszystkie... O, i tam jest kolejne jajo. Masz jeszcze 3 jaja do rozwalenia, ja na swoim miejscu bym się postarał, nie? I pośpieszył. Ja zajdę... Masz się sobie ruszać, masz to rozwalać. Ja zajdę ci po nożyce, żeby ci to szybciej poszło. Ale proszę pana, czemu w ogóle te jaja mam rozwalać? Bo one tu nie pasują, już jest po Wielkanocy. Widzowie, ale go robiły. Dobra, wracam tutaj do... Biorę szybko to, jak to się nazywa, nożyce, żeby mógł to szybko zciąć i zaraz tam idziemy do niego. Czy ja mam jakieś nożyce? Nie wytrzymam, nie mam nożyc? Co jest grane? Jak dziś miałem nożyce? Pamiętam, że gdzieś miałem nożyce! Ej, no nie mam nożyc! Co jest grane? Dobra, muszę zrobić nożyce. Mamy żelazo jakieś? Proszę. Nie, no nie wierzę w to. Myślę, że żelazo już jest nieużywane na tym etapie rozgrywki. Ale gdzieś coś musi być. Jakieś żelazo jeszcze na pewno mi zostało. Nie, no nie mam nic. Nożyc też nie mam. No dobra, trudno. Będzie musiał pracować bez pomocy. Trudno. Jak się tam ruszył, to ma przekichane. Lecę po niego tam. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tego jaja już nie ma. I że się chwycił za następne. Bo jak nie, to będzie miał przekichane. Dobra. Halo, co to jest? Co ty robisz? Dlaczego wyrzucasz to do wody? Proszę to zebrać w tym momencie. Ale co, ja nie wyrzucam. To nie jest śmiece, nie będziesz śmiecił na palionowie. Zbieraj to wszystko. Zbieraj to wszystko i bierz się za następne jajo. Wyczyściłem. Zbierz się za następne jajo. Proszę pana, mogę pójść? Co możesz? Mogę wejść? Nie, idziesz po następne jajo. Już, kiedy? W tym momencie. Kiedy? A bierzesz tamte jajo pod domem Steve'a. Tak jest. To jajo zostawiamy. Dlatego, że doszły mnie słuchy, że te jaja zbudował. Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Nie to jajo! Tamto jajo! Tamte? Tamto jajo. Jedno jajo musi zostać, bo doszły mnie słuchy, że te jaja zbudował Yeti i jestem ciekaw, jak długo one tutaj by stały, gdybyśmy my ich nie rozwalili, więc tamto jedno jajo jest poglądowe. Skarżę się mu. Co mu się poskarżysz? To ty rozwalasz jego jaja, nie wiem, czy ty chcesz się skarżyć. Ale to ja jestem manipulowany. Ty jesteś manipulowany, ty jesteś, prawda, ty teraz wykonujesz zadania. Po to, żeby móc tutaj normalnie funkcjonować. Ale jeżeli nie wykonasz ich odpowiednio dobrze, to się jeszcze spotkamy. Niż te jaja! Dobra, udało ci się, widzę, że dobrze wykonałeś zadanie, nie ma jaj. Bierzemy kolejne zadanie, uwaga. Teraz twoim zadaniem będzie wykonać pracę tych, których uwięziłeś. Czyli idziemy do wioski wieśniaków i teraz w tym momencie zabierzesz się za ich robotę. Czyli zbierzesz plony i zasadzisz je na nowo, rozumiesz? To jest twoje zadanie w tym momencie. Ale czemu? Niczemu, tylko masz to wykonać, bo uwięziłeś tych wieśniaków, one są w plecy kilka dni, więc teraz im pomożesz, prawda? Patrz, muszę tu... W trzech harują na... Gdzie ty jesteś? Tu. W trzech harują na jednym polu, w tym momencie. Masz wymienić wszystko, zciąć to, gdzie jest dobrze już zasiane i musisz to zasiać na nowo, rozumiesz? Jak zobaczysz, nienawidzę pracy fizycznej. Nie masz, że nienawidzę pracy fizycznej, tylko masz pracować. Masz pracować, ja w tym momencie muszę sobie łyknąć, bo jestem, prawda, szefem. Że pana się nie nadaje do pracy fizycznej, ja powinienem... Nie ma czegoś takiego, jak się nie nadaje do pracy fizycznej. Ty, ale musisz zasiać na nowo. Zaraz zasieję. Żeby tylko... I tam, gdzie się zrobiło to. Dirt, musisz to podmienić, rozumiesz? Czemu? No bo ma to wszystko funkcjonować, tak jak ma funkcjonować, a nie... Dobrze. Zapraszam. Patrz co tu naciągam. Podmieniaj to w tym momencie. Nie, już, nie naciągaj. Już. Strzelam do góry, jak dostaniesz to nie moja wina. Proszę pana, nie, pani nic nie naciąga. Wszystko jest gdzieś, wszystko jest fajnie wyrobione. Wszystko jest tutaj, pyk. Spada ta strzała, gdzie ona jest? Gotowe. Pali się, proszę pana, pan podpala. To nie ja. Jak nie pan? To nie ja. Dobra, proszę zebrać to wszystko i być gotowym na następne zadanie. Tu są jeszcze, okay. Tu, co to ja widzę, te dirty. Tu, proszę to zasiać. Ale one tak były. Nie, masz to zrobić. Tutaj ma być pole. Patrz, widzisz, jak te wieśniaki pragnęły wolności? One tu ze sobą rozmawiały. Nienawidzę ich. Dobra. Nie chciałem tego powiedzieć. Ja mam przygotowane specjalnie trzecie zadanie dla tego. Proszę wybrać sobie jednego. Wybierz jednego wieśniaka, który ci się najmniej podoba. Ten. Ten?
bo nie ma nic. Dobra, to masz w tym momencie 10 sekund na to, żeby go jakoś skomplementować. To jest niemożliwe. Musisz mu powiedzieć coś miłego, musisz go skomplementować, on czeka na komplement. Panie Wieśniaku, jest pan taki... szary. Nie, to nie jest komplement, musi być coś miłego. Jest pan taki z wielkim czołem. To nie jest komplement, coś miłego. No to ma pan wielką brew na czole. A to nie jest komplement, coś dobrego. Jest pan dobrym człowiekiem. O, tuż to, jeszcze jakieś jedno. Jest pan... ma pan... rzadki kolor oczu. Rzadki czy ładny? Ładny, rzadki. No, dobra. To nikt go nie ma. Ładny może być, mogę to zaakceptować. Dobra, w takim razie kolejne zadanie wykonane. Czwarte dla ciebie. Słuchaj, doszły mnie słuchy, że ostatnio zmieniłeś lekko domek Dave'a, więc w tym momencie zrób prezent dla Dave'a z przeprosinami za to, że zmieniłeś mu domek. Uwaga, proszę, ogień, lecimy. Lecimy do Dave'a, już w tym momencie. Dave'a, czemu do Dave'a? Ja. Zmieniłeś mu domek, należą się dla niego przeprosiny. Ponieważ zrobiłeś coś złego. Więc teraz go przeprosisz. Zrobisz mu, prawda, prezent jakiś. Nie przejdzie mi to przez usta, będzie to trudne. To... Co nie przejdzie ci przez usta? Dobra, co ja mam mu powiedzieć? Co nie masz mu powiedzieć, tylko masz mu prezent zrobić, więc jakaś skrzynka, mam prawda? Prezent? Patrz, ja tu masz drewno. To drewno możesz wykorzystać do tego, żeby zrobić crafting, skrzynkę. Czekaj. Zrób mu to jakiś prezent. Dobra. Ma mu się podobać, rozumiesz? To jest żabka, fajnie. Tak. Tak. Diament? Dobrze, może być. Jest to... No, to siano przed chwilą zebrałeś, to nie wiem, czy to jest taki prezent, ale dobra, będzie o co jeść przynajmniej. Dobrze, tu... Jak za dużo? Dawaj mu wszystko, co masz. Nie dam mu wszystkiego. Co to za syfy, co to za śmiecie są? Proszę to zabrać w tym momencie, to nie. To bierzesz z powrotem. To nie jest prezent. To nie jest prezent. Dawaj, dorzuć tam coś jeszcze, to jest za mało za straty, które zrobiłeś dla niego. Czekaj. To tabliczkę mu dam. No to daj mu tabliczkę i napisz coś miłego. Nie, guslik. To nie guslik. Nie, masz do niego napisać Panie Dawidzie, dla ciebie pan Dawid to jest teraz, rozumiesz? Nie. Dobra. Zabierz tabliczkę. Jeszcze raz napiszesz. Jeszcze raz od nowa. I teraz napiszesz Panie Dawidzie. Ale panie kochany Dawidzie, tak napiszesz teraz, rozumiesz? Nie! Tak, panie kochany Dawidzie. To ja hejter i bardzo cię przepraszam za moje zachowanie. Tak masz napisać. To ja hejter. Tak jest, hejter. Dokładnie, dobrze piszesz. I co dalej? Przepraszam za moje zachowanie. Przepraszam za... za moje zachowanie. Aby swędzi nos. To się nie zmieściło. Przepraszam za moje zachowanie. Dobra, będzie wiedział o co chodzi. A teraz patrz, naprawisz jeszcze jedną rzecz, która zostanie zniszczona u niego na chacie i to jest to. Proszę naprawić te wszystkie lampy. Ale dlaczego? Proszę. Proszę pana, czemu on tak robi? To ja to robię, żebyś ty mógł, prawda, coś zrobić dobrego dla tego domku. Ale jak nie wiem, co to było. Wiedziałam. Co ty robisz? Co robisz? Coś ty zrobił, to ma być postawione na tych półkach. W tym momencie. Ale jak to zrobić? Stawiasz to na tym. Już. Dobrze. Z drugiej strony to samo. Nie, ale też proszę pana, proszę, ja już nie chcę. I tu. Dobrze. To zadanie zrobione. Kolejne zadanie dla ciebie. Uwaga. W tym momencie idziemy na scenę jakąś. Musimy znaleźć scenę, chodź. Jak scenę? Scenę. Scena. O, wiem, zaśpiewasz dla wieśniaków, chodź. Nie, ja nie chcę. Zaśpiewasz dla wieśniaków. Piosenkę miłosna. Tu jest dużo wieśniaków w tym momencie. Staniesz tu na tym podejście. Tu, ale ja nie nawet umiem tak, nie do bitu. Tu golem będzie stał i patrzył i ty tu zaśpiewasz. Ale ja bit potrzebuję. Nie potrzebujesz bitu, a kapela zaśpiewasz. Ale ja potrzebuję bita. Zaśpiewasz a kapela, dawaj. Co ja mam śpiewać? Zaśpiewaj piosenkę miłosną dla wieśniaków. Nie. Już, w tym momencie. Ja nie dam rady. Śpiewaj. Wieśniaki. Jesteście małe smaraki. To miała być miłosna. Kocham was, wieśniaki, bo jesteście małe kłaki. Jakie co? Małe co? Kłaki. Nie, to są obrazy, to jest obraza. Miała być miłosna piosenka. Jak obraza? Miała być miłosna piosenka. Jest. Ale miała być bit, a bitu nie ma. Nie miało być bitu, ja ci mówię, że a kapela śpiewasz. Nie ma kapeli, słyszę.
Dobra. Dobra, zakończmy to zadanie. Nieważne, nie mogę przebrnąć tego. Dobra, uwaga, kolejne zadanie dla ciebie. To jest przedostatnie zadanie, jesteś gotowy? W tym momencie masz wejść na mój kanał i zostawić lajka i suba. Nie. Tak masz zrobić. Tak masz zrobić, zostawić lajka i suba, bo ty jesteś hater i teraz ma to być like, a nie dislike. To jest bardzo ważne. Musisz się przelogować na inne konto. A jak na inne konto? Ja, nie, ze swojego konta masz to zrobić. Nieważne. Wchodzisz i lajkujesz i ten. Zrobiłeś to już? Ile potrzebujesz czasu? Tak. Zrobiłeś już? Tak. Nie mam jak tego sprawdzić, ale mam nadzieję, że to zrobiłeś. Nie. Dobra, i ostatnie zadanie, zapraszam. Masz elitrę? Mam. Zapraszam za mną. Nie mam. Jak nie masz elitry? Nie dali mi. Jak nie masz elitry? Dobra. Dobra, słuchaj, masz tutaj trzy fajerwerki i tą elitrę. Proszę wylecieć na najwyższy punkt, tam na tą wieżę. Czemu? Wylecieć na tą wieżę, ja czekam pod wieżą. Jak będziesz na samej górze, zrzuć mi na dół elitrę. A czemu? Tak masz zrobić, to jest rozkaz. Jestem na dole, zrzucaj elitrę, zrzuć. Leci? Nie widzę. Dobra, widzę, mam. Mam elitrę. Fajerwerkę masz jakąś jeszcze? Zrzuć fajerwerkę. Jedną. Zrzuć. Czemu? Zrzuć fajerwerkę, leci. Uwaga. Tak, mam. Ja już nie chcę, dobra. Proszę pana, mam. Słuchaj, w tym momencie skaczesz tu na dół. Nie. Musisz skoczyć z wysokości. Nie. Skacz nie. W tym momencie. 3, 2, 1, 0, bungee. No, i to jest to. Dojechaliśmy hejtera, widzowie. Spełnił moje życzenia. Teraz mogę dać mu święty spokój, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze się z nim spotkam.